Siema, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Wieśka. Tak, moi drodzy, naprawiliśmy sobie co nieco rzeczy. Mieliśmy wykonywać jakąś misję poboczną, ale stwierdziłem, że zrobimy sobie zadanie główne. Z tego względu, że mamy już 7 poziom, możemy tutaj spokojnie do Krwawego Barona się udać. Także bierzemy misję z wątku głównego i żeby nie tracić czasu, to sobie tutaj przejdziemy. Na piechotę mamy tutaj znak. Pyk. Pyk, to jest blisko. Dzisiaj jest to ostatni odcinek przed przerwą. No, niestety wyjeżdżam w delegację. Środa, czwartek, piątek jestem na północy kraju. Poza domem, z dala od domu. Natomiast w weekend nie dam rady nagrać tego, bo nie będę miał po prostu czasu, będę od komputera raczej stronił, więc dopiero zobaczymy się prawdopodobnie w poniedziałek albo w niedzielę wieczorem. Także mam nadzieję, że ta przerwa Wam tutaj jakoś nie zaszkodzi. No i niestety, ale nie będę brał udziału także w... Nie będę brał udziału w... Czekajcie... Biały Sad? Nie, ja chciałem do Welenis. O. Tutaj? No to tutaj. Podczas wędrówki przez krzywuchowe moczary Ciri natknęła się na złowrogie wiedźmy. Potworne siostry wahały się, czy pożreć dziewczynę, czy wydać ją dzikiemu gonowi. Jednak Ciri w końcu udało się uciec. Ścigana przez jednego z upiornych jeźdźców pobiegła w głąb bagien i tam Geralt zgubił jej ślad. Musiał szukać nowych tropów. No, to było w ostatnim odcinku z panami z lasu. I nie będę grał w lidze w Project Cars. Niestety na Lemał nie wystartuje. Bardzo żałuję, bo to bardzo ciekawy tor jest. No, ale niestety siła wyższa. Wracam w niedzielę prawdopodobnie. Nie zdążę na ten wyścig. A nie chcę zabierać niepotrzebnie komuś miejsca. Dobra, jesteśmy... No co, puścisz mnie? Ale to zobaczcie, jak to wygląda. Wow. Pięknie. Krwawy Baron, nowe zadanie. Chodźmy. Te, białowłosy. Te. Myślisz, że w dwa miecze dasz radę 40? Te. To jest Velen. Fajnie tutaj chodzi, to myślałem, że będzie problem. Bo jeszcze jest... Chyba w Nowigradzie, ach właśnie, w Nowigradzie, tam może wciąć. Zamknij pysk, bo ci przysadzę, to cię braknie. Yeah. Otwieraj to dziadostwo. Zaginiona Tamara Stanger, córka Krwawego Barona. O, mogła zostać uprowadzona. Za odnalezienie lub informację o miejscu pobytu czeka wysoka nagroda. Tak, 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 to już mamy... Już mamy info. Że już będzie nagroda. A idziemy do niego, dobra. Znać, kto idzie? Kto idzie? Baron u siebie? Zależy, kto pyta. Wiedźmin, chcę z nim rozmawiać. A ja chcę wychędożyć piękną Cero. Ja go znałem. Karczma na rozstajach. Byłeś tam niedawno. Myślałem, że pójdziesz grzecznie w swoją stronę. I dotarłem tutaj. Mam sprawę do barona. Jaką sprawę? Ważną, tylko dla jego uszu. Dobra, Lodrin, wpuść go. Jakby sprawiał problemy, to nas i tak jest więcej. Otworzyć bramę! Cierża! Ardal! Wiedźmina do barona! Tylko bez awantur, jasne? Jasne. Dobra, idziemy za tym gnojkiem. Jesteś sierżantem temerskiego wojska? Nie twój interes. Dezerter. Temerska armia już nie istnieje. To co tu robicie? Jak czarni nas rozbili, to mieliśmy wybór. Pogodzić się z tymi, próbować żyć normalnie. Albo przejść do partyzantki i walczyć za umiłowaną Temerię do ostatniej kropli krwi. Wybraliśmy to pierwsze. I dowodzi wami baron? Hmm,
ta dowodzi. Powiem wam, powiem, gdzie szaber ukryty. Twoi kompani dawno już chłopy między siebie podzielili. Przynajmniej ja bym tak zrobił. Ty cicho. Siły na kaźń zachowaj. Panie Wiedźmin! No, w Wyzimie to były bale. Byłem parę razy z moją Aneczką. I tańczyliśmy, wirowaliśmy! Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Dość. Nie obchodzi mnie, jak to zrobisz, ale dostawy mają być co tydzień. Nie zostaniecie na herbacie? Nie, zresztą i tak masz gościa. No, popatrz. Nawet na herbacie nie zostali. A tyle się mówi o wysokiej kulturze tego narodu. Jestem... Wiem, kim jesteś, domyślam się też, z czym przychodzisz. Zapraszam. Rozgość się. Gdzieś miałem jeszcze gorzałkę. O, jest. Napijesz się? Czemu nie? No, to rozumiem. Foltesta już nie ma. Nie wiem, co z Natalisem. Czyje zdrowie pije teraz prawowierny Temerczyk? Wypijmy za spotkanie. Wypijmy. Ale do rzeczy. Jestem Filip Stenger. Powsiach nazywają mnie Krwawym Baronem. Geralt z Rivi. Powsiach nazywają mnie Rzeźnik z Blaviken. Już mówiłem. Wiem, kim jesteś. Szczerze mówiąc, tylko dlatego rozmawiamy. Jak ci się podoba w Velen? Nie przyszedłem tu rozmawiać o krajobrazach. Błąd. Widać, że jesteś tu od niedawna. A tymczasem tutejsze bagna i torfowiska to bardzo ciekawe miejsca. Gdy ktoś się zgubi, ciężko go znaleźć. Do czego zmierzasz? Wielu ludzi straciło tu swoich bliskich. Jedni żony, inni córki. Powiesz wreszcie, o co ci chodzi? O Ciri. Przecież z jej powodu tu jesteś, prawda? A więc była tutaj. Trafiła do mnie jakiś czas temu. Była wycieńczona, ranna, a śmierdziała jak zabiedzony kundel. Powiedzieli mi później, że przyszła od strony bagien. Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Wow. Kierujemy Ciri. Mało brakowało. Muszę się stąd wydostać. Kierujemy Ciri. Ale fajnie. Tylko ona nie ma wiedźmińskiego z tego. Dlatego tak dziwnie tutaj. Oj, oj, oj. A który ona ma poziom? Muszę jej pomóc. Czekaj. O kurde, ona jest zajebista. Patrz jak ona zapierdziela. Teraz błąd lekki, ale to jest do naprawienia.
Pięknie, poszło jak... Tam z góry coś. Możesz zejść! Dziewczynka. Czy chłopak? Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Też. Ale też tylko trochę. To znaczy, że wiesz, dokąd iść? Jeszcze nie, ale jak pójdziemy razem, na pewno coś wymyślimy. Co ci się stało? To? Nic takiego. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem. Kazał mi iść słodką ścieżką i się najeść i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i za nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Czyli musimy iść na wschód. To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów. Te mają! Widziałaś go? Tak, to znaczy nie. To znaczy za drzew. Był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby. I cały był okropnie, okropecznie straszny. Widzisz, co mam na plecach? Tego boją się i wilki, i królowie. Chodź, podsadzę cię. Dobra. Król wilków, pierą wie, co to jest. Za mogło się mam iść. Zbieramy sobie. Czekaj, bo znowu są wiady. No, ona nic nie ma. Dobra, to jest banalne, te wilki są. Ona jest mocniejsza od tego Wiedźmina, kurde, od Geralta znaczy się. Lepiej idzie. Co my tam mamy zrobić? Co się stało? Podążaj, no to chodź. Coś tam jest? Jeszcze jakiś wilk? Tu jeszcze są jakieś wiady. Ale to spokojnie wytniemy ich. Możesz wchodzić. Możesz wyjść. Małgosia, czy jak się tam. Ale jesteś dzielna. Nawet mój tatko tak nie. Och, ale zmasakrowane. To co je zabiło, miało wielkie szpony. To może być ten król wilków. Może być. Idź, Małgosia, ja cię dogonię. Pozbieram te kwiatki. Pierdoły. O! Zobacz, coś tam leży. Ujojojojojojojoj. Poczekaj tu, nie podchodź. Ale... Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Ja pierdolę. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. O, język przegryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarł.
zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło o drzewo. Coś urwało mu nogę. Nie, raczej odgryzło. Fuj, ale okropne. Stój tam i nie podglądaj. A to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Ja pierdzielę. Nie no, noga to nie. Fuj. Stój tam i nie podglądaj. Pomyliłem się, sorry. Zobaczmy. O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz w brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązane sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. A już walczyłem z wilkołakiem, przecież z Geralt walczył. Co mu się stało? Miał wypadek. Akurat, król wilków go dopadł. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blekotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko. Wujek. Wujek Wesemir. Dobra, a mamy to, że możemy to zrobić? Czekaj. No nie. Blekot. Potrzebujemy liście blekotu. To jest to? Czy nie? Nie, to ja to mam. Przecież to jadu to mam w cholery. Jemioła. Czyli to nadal nic. Wilki, słyszysz? O, wilki. Tą wątrobę by trzeba było wziąć. Już nie ma, możesz wyjść. Ale je pocięła. Martwa świnia? W takim miejscu? Gdzieś niedaleko musi być ludzka osada. No właśnie. Musi być. Ale czekaj, nie mogę tutaj iść, tak? No to wezmę to. O jest, Blackwood. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść. Gdzie jest Blackwood? Wątrobę mam. Dochodź. Może tu gdzieś będzie ten Blackwood. Ło, jest. Nie, to jemioła, kurna. Nie znam się na roślinach. No to prowadź. Rogatek. No, gdzie jest ten zasrany blekot? Jest blekot, dobra. No dobra. Mam już wszystko. Teraz trzeba znaleźć jakieś miejsce, gdzie rozpalę ogień i spokojnie zrobię olej. Co robisz? Smarowidło na miecz. No. Zobaczymy, czy receptury wujka Wesemira nadal działają. Dobra. Będziemy to dziś wykonać. Co by się to ten olej nam przydał, tak? Byliśmy, bacz, tu te wilki wszystkie leżą.
tutaj nie. O jest jaskinia, dobra. Ciemno. Boisz się? A ty? A, o jest chyba wilkołak. Co? Król wilków, teraz mi wierzysz? Wierzę, schowaj się. Muszę ten olej zrobić. No i co? Już? A ja się dopiero rozgrzewałem. Ależ mu dała popalić. Nigdy czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. To on słaby był. Kurde, ona jest naprawdę jest mocna. Naprawdę mocna. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkażenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie wilkołaka. No dobra, prowadź do swojego pana. Velen, ziemia niczyja, kilka godzin później. To jednak tutaj, no. No i kogoś się tu przyprowadzili? Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna, kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale... ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie, nagroda będzie? Ja ci, kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przeposzczuję! No, jak tam, dobry gulasz? Bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od... Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel, no. I chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapiecku, a dla ciebie każę przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Dziękuję, ja... Jedz spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. No dzisiaj dużo... dużo filmików oglądamy. Przekazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczę i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i? No to już temat na całkiem inną rozmowę. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem. Ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Stoi. Pomogę ci. Znajdę twoją rodzinę, ale potem opowiesz mi wszystko, co wiesz. Masz moje słowo. Kabus! Ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu, jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ich pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym je znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować.
Niech będzie, ale pójdę z tobą. I tak muszę otworzyć drzwi. No to będziemy mu pomagać. Sprawy rodzinne, nowe zadanie, misja główna. Tam dostaliśmy jakieś doświadczenie. Tutaj coś jest? Nic nie ma? Taka jego hacjenda i nic tu nie ma. Może by się wstydził. Oglądanie, jakieś nowe zadanie, pokój Ciri. Zabalony. No tutaj faktycznie nic nie ma. No. Trochę dupa. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała? Pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. Rozumiesz? Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę skurwysyna ze skóry. Dobry jest ten koleś. To tutaj. Lubię go. Kurwa, znowu się zacięły. To nasza sypialnia. A tam jest pokój Tamary. Dobra, czekajcie. Tylko nie rubaj znów. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko. Coś tu muszę przeszukać. Czekaj. O, jest tu coś. Drewniany świecznik. Ma ułamaną nogę. No właśnie. Drewniany świecznik. No, to nie. Ma ułamaną nogę. O, złoty. Uuu. No, no, no. Możemy się też i przy okazji obłowić nieźle. O, a tu jest. Ściana ma inny kolor. Jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona. Wyglądają na szczęśliwych. A tu? Ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. To zmysły, czy co? Tak, to zmysłami zrobimy. To będzie można tam przejść, kurna, chyba. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak ułamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Może doszło tu do walki. Poszukam śladów. Świeże kwiaty. Jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. O, jest reszta świecznika. I plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus Stusson. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Ślad, no to ślad znajdziemy zaraz. Czekaj, tu jest. I tu on idzie. Dobra. Idziemy za tym, idziemy. Tutaj się urywa. Cholera, trop się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Przedmiot fabularny, talizman. Nie świerczyna. Do tego okadzona dymem jałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. No, ten co tu chcą, kurwa? Dobki. Nie no, puste butelki nie będę brał. Ho, tak no nic gdzie? Nie nic tu po tobie. No to co ja mam zrobić? Poznanie z balonem znalezionych. Ale on jest, kurwa, ten balon. Kogo nie ma. Za jakie grzechy bogowie? U góry został? Tak, u góry jest, tu jest. Rozejrzałeś się już? Poznajesz ten talizman? Tak. Aneczka nosiła go ostatnio. Wiesz, skąd go miała? Pojęcia nie ma. Nie ma tu gdzieś w okolicy jakiejś czarownicy albo guślarki? Guślarz jest. Stary dziwak mieszka pod Konarami, no i jeszcze czarownica mieszka w Podgajach, ale o niej niewiele wiem, bo się niedawno sprowadziła. Jeśli Aneczka miała do kogoś chodzić, to raczej do guślarza, a nie do tej czarownicy, bo nie ufała obcym.
pokoju znalazłem ślady walki. Wiesz coś o tym? Ślady walki? O czym ty mówisz? Przypuszczam, że ktoś napadł na kogoś, pewnie na twoją żonę albo córkę. Chciała się bronić, chwyciła za świecznik, ale nie trafiła napastnika, tylko zrobiła dziurę w ścianie. Potem jeszcze się szarpali. Nic o tym nie wiem. Tamtej nocy byłem pijany i nic nie pamiętam. Obudziłem się, gdy już ich nie było. Przecież nie mieszkaliście tu sami. Może ktoś z twoich ludzi coś słyszał? Wszystkich po 3 razy wypytywałem. Czy czegoś nie widzieli? Ale oczywiście, nikt nic nie wie. Na całym półpiętrze śmierdzi winem. Wiesz coś o tym? Pewnie któryś z moich ludzi. Ochlej mordy jedne. Dajesz ludziom Evrelus? Oj, kurwa. To nawet ja mogłem to rozlać. Mówiłem ci, tamtej nocy byłem pijany. Ale co to ma za znaczenie? W kasztelu jest pełno miejsc, które śmierdzą winem. Muszę sobie uciąć pogawędkę z tym guślarzem. Żebyś się nie zdziwił. Z nim się ledwo da dogadać. Powiadają, że w młodości zabił własnego ojca siekierą i wtedy zbzikował. Podobno widzi duchy i pierdoli się z kozą. Nie obchodzi mnie jego życie osobiste. Chcę tylko zapytać o talizman. No dobra. Zadanie zaktualizowane, moi drodzy. Pójdziemy w następnym odcinku, ale to będzie już dopiero w przyszłym tygodniu, tak jak mówię. No niestety nie mam jeszcze przenośnego, mocnego kompa, laptopa, na którym mógłbym na wyjazdach nagrywać tutaj te całe let's playe, więc w tym momencie się, kochani, żegnamy. No i dzięki za uwagę i poczekajcie na mnie. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, jak wrócę. Trzymajcie się, cześć!